Cześć, jestem Baśka. Witajcie, ja jestem Kowal. A to jest nasz zerdzewiałek. Witajcie, to jest nasz kamper Ford Transit rocznik 87. Cała monstrualna maszyna, którą ją napędza, to 2,5 litra diesla, 58 koni, czyli jak widzimy z 10 km w górkę, to już rzucamy bieg drugi, a często zdarza się, że i pierwszy. Ford Transit, jak to Ford Transit, z fabryki wyjechał już zerdzewiały. 8 lat temu został kupiony przez nas jako taki troszeczkę złomek. Został wyremontowany blacharsko. Jest to zabudowa Reymo niemiecka i został po prostu totalnie wyremontowany, ale na wzór starych mebli zostały zrobione nowe meble. Z ciekawostek został ocieplony, bo jeszcze 8 lat temu nie wiedzieliśmy o różnych technologiach. No i stwierdziliśmy, że chcemy nim jeździć na narty, na skitury w różne miejsca Europy. Postanowiliśmy go jak najbardziej odizolować i wpadliśmy na pomysł, że najtańszą opcją będzie po prostu zwykła karimata. I zużyliśmy do tego celu 70 karimat. Tu mamy przykład kilku warstw karimat w podłodze, w dachu. Poszło na to około 70 sztuk. Zostało to docięte, przyklejone. W mniejszych temperaturach, najniższych, jakich mieszkaliśmy, to minus 25. I siedzieliśmy mniej więcej tak jak teraz, w krótkim rękawku w środku. Nic nam nie zamarzło. Po prostu przetrwaliśmy tą jedną noc bez żadnego problemu. Później stwierdziliśmy, że właśnie na liczniku pokazało się minus 25. W związku z tym, że jesteśmy dosyć aktywnymi ludźmi z moją żoną, od skiturów zimą, po bieganie latem, jeżdżenie na rowerach, chodzenie po górach, postanowiliśmy zabierać ze sobą na różne kamperowe wyprawy rowery. Po pierwszym razie, rzekłbym, zamontowania bagażnika, okazuje się, że po 200 km jazdy rowery są po prostu totalnie czarne, wsadzy, bo to jest stary diesel, w związku z tym kopci, jak nie wiem. No i co tu zrobić? Na początku, jadąc na Rugię, wyspę niemiecką, założyliśmy z pierwszego Leroy Merlin taką rurę Spiro, co ogólnie na autostradzie ludzie nam klaskali, śmiali się z tego, ale no, krótko mówiąc, robiła robotę, to rowery nie były czarne. Po powrocie z Rugi postanowiliśmy, że musi to być bardziej profesjonalna przedłużka wydechu. No i pan po prostu w warsztacie zajmujący się tłumikami zamontował coś takiego. Na zimę ten bagażnik rowerowy jest demontowany łącznie z tą rurą i wtedy zakładamy bagażnik na narty dopinany do tej drabiny. Nie mamy jeszcze paneli słonecznych, żeby ładnie ładowały na akumulatory. No i tak powolutku przymierzamy się do remontu blacharskiego po 8 latach. Przy okazji część szyb zamierzamy zaślepić, bo one są już bardzo stare, utlenione. I w to miejsce dotniemy sobie po obu stronach panele słoneczne, elastyczne i myślę, że zdadzą bez żadnego problemu, dadzą radę po prostu ładować akumulatory. Jesteśmy organizatorami podróży motocyklowych. Ogólnie to bardziej bym nazwała, że jesteśmy osobami podróżującymi. Nie chciałabym nazywać się siebie podróżnikiem, ale tak, podróżujemy, organizujemy wyprawy motocyklowe po świecie. Kiedyś w przeszłości byłam bankierem, później tą pracę rzuciłam, wsiadam na motocykl i jeżdżę po świecie na motocyklu. I kamperem też. Kamperem jeździmy od 8 lat. Od 8 lat, tak jak wcześniej przedstawialiśmy, kupiliśmy totalnego złoma. Nie było chyba jednej części tam bardzo w porządku w nim. Wyremontowaliśmy go totalnie, ociepliliśmy, pomalowaliśmy. On jest po prostu zerdzewiały, ale nam wszystko jedno, rzekłbym, czy on rdzewieje, czy nie. Grunt, żeby był technicznie w doskonałym stanie i jesteśmy nim w stanie dzisiaj wsiąść, zapakować się i pojechać na koniec Europy. Od Portugalii po, myślę, daleki Ural w Rosji bez problemu on by dojechał. Kim jesteś? Jestem mężczyzną, lat 47. Piję od zawsze piwo. Nie nadużywam, staram się. Byłem przez 15 lat fotoreporterem. No i w pewnym momencie też przewartościowałem pewne rzeczy. Powiedziałem dość. Rzuciłem pracę fotoreportera i postanowiliśmy z Basią razem, że będziemy
organizować podróże motocyklowe po świecie. Zaczęliśmy od Afryki, Maroka, Gambii, Senegalu, Mauretanii, poprzez następne kierunki europejskie, czyli azjatyckie, może tak, nie europejskie, tylko azjatyckie. Jeździmy do Mongolii, Kirgistanu, Tadżykistanu i w część rosyjską Syberii. Nad Bajkał jeździmy. Hakasja, Buriacja. To są takie nasze główne Gruzja, destynacje. Gruzja, Armenia. Armenia, tak, dokładnie. I tak mniej więcej od 10 lat, pół roku spędzamy na motocyklu, śpiąc w namiocie. Kąpiąc się w rzece. Kąpiąc się w rzece, w jeziorach. I troszeczkę tak sobie umilamy czas, podróżując naszym zardzewiałkiem. Kiedyś ktoś powiedział, że obserwował nas na Facebooku, że właśnie wróciliśmy z Mongolii przez Syberię i po tygodniu już byliśmy naszym samochodem kempingowym gdzieś beskidzienickim i powiedzieli po prostu, że jesteś, chyba popieprzyło nas totalnie. No bo nie usiedzimy na tyłku ani chwili, po prostu opraliśmy się, że jakbym ogarnęliśmy temat w domu, wsiedliśmy w kampera i pojechaliśmy. Prawda jest taka, że mieszkając pół roku w namiocie, przesiadając się do tego kampera. To jest totalny ekskluzyw dla nas. Dużo powiedziane. Do tego busika, który jest za nami, to przesiadamy się jakby, nie wiem, z hostelu do porządnego hotelu, tak? Czas mamy zimą, taki, żeby kamperować, od początku grudnia, można powiedzieć, z małą przerwą, kiedy jeździmy na motocyklu w Gambii i Senegalu, to mamy później marzec, kwiecień i wtedy jeszcze można pojeździć na nartach. Staramy się jeździć na skiturach, czyli nikt nas nie wwozi na górę, czyli cały dzień idziemy sobie pod górę na nartach i raz tylko zjeżdżamy, tak, dokładnie. Upoceni, umordowani przychodzimy do naszego kampera. Nie ma w nim łazienki, ale na to też są metody, żeby nie śmierdzieć i nie jest to chusteczkowanie dziecięce, dupala za przeproszeniem, tylko krótko mówiąc, jest to pełnowartościowy prysznic, Barbara opowie. Rozkładamy na podłodze i dmuchamy w naszym kamperze dziecięcy mały basenik, więc jest izolacja od wody, wodę grzejemy na kuchence i dekatlonowy prysznic służy za standardowy prysznic i zażywamy kąpieli. We dwójkę się nie mieścimy, więc trzeba to robić w pojedynkę, no ale sposoby są dla chcącego nic trudnego. Pomysł na podróże kamperem były w mojej głowie od zawsze. Tylko mam taką przypadłość, że najpierw obserwuję, oglądam i oglądałem to 15 lat. Oglądałem wszelakie kampery, busy, co przerobić i tak dalej. No i padło na... I 15 lat Kowal wybierał ten cud techniki, który stoi za nami. No to zapraszam serdecznie, chodźcie zobaczyć mojego kampera, naszego kampera. Dużo do oglądania nie będzie, nasz kamper jest bardzo mały, ale we dwójkę się śmiało w nim mieścimy. Tu mamy szafę, tu potrafimy się spakować na kilka miesięcy, we wszystkie rzeczy, ubrania cywilne, sportowe, górskie, do biegania, wszystko tutaj mamy. Tu mamy sypialnię i jadalnię jednocześnie i salon. Stolik się składa, kiedy jest złożony, można rozłożyć poduszki i na nich dwie osoby, myślę, że więcej nawet by się zmieściło. W tym salonie kiedyś imprezowało 12 osób, także jest naprawdę bardzo pojemny. Mamy oświetlenie. Z Maroka. Lampa przywieziona z jednej z naszych podróży motocyklowych z Maroka. Druga część naszego wielkiego kampera to kuchnia. Tutaj mamy kuchenkę, mamy lodówkę na gaz, butlę gazową, sztućce. Tu mamy wszystkie rzeczy potrzebne do ugotowania klasycznego, normalnego posiłku. Kieliszki do wina również. Z tej strony mamy produkty. Wszystko się mieści, zapas na dłuższy wyjazd. I co? I tablica ogłoszeń. Zamontowaliśmy w kamperze obracane krzesło, przez co zwiększyła nam się troszeczkę przestrzeń życiowa. Tutaj więcej osób może usiąść. To jest miejsce mojego męża. Tu pije wieczorne piwo po prowadzeniu samochodu. Ogrzewanie mamy gazowe. Jest to piecyk starego typu. Prysznic. Ważna bardzo rzecz dla nas. Z tego prysznica korzystamy głównie zimą wewnątrz kampera, bo zwykle kąpiemy się w rzekach. Kampera, jak kupiliśmy, to zaczęliśmy go odświeżać, odnawiać. W zasadzie całe wnętrze jest wybudowane na nowo. Zasłonki, materiał CK klasyczny, sami uszyliśmy. Nie wiem, jak to powiedzieć, półki na książki, również CK, żeby były pod ręką, kiedy już leżymy w łóżku. Część rzeczy przywieźliśmy z naszych podróży, może nie do końca kamperowych, bo również motocyklowych. Jest dywanik również przywieziony z Maroka. Są pamiątki typu, troszeczkę tam to z tyłu widać, to są takie rzeczy jak jakieś przywieszki, które są z Wietnamu, są przywiezione z Mongolii.
jest łapacz snów przywieziony z Gruzji. Te rzeczy albo sami przywozimy, albo dostajemy od ludzi, których spotykamy w podróży. No i w zasadzie tyle, no. Kupiliśmy go za całe 6 tysięcy złotych na rondzie w Zakopanem. Jak zobaczyliśmy tego zardzewiałka, postanowiliśmy, że go na pewno kupimy. Tak. Jak zaczęliśmy go rozbebeszać, to w środku znaleźliśmy 3 gniazda myszy i takie różne inne rzeczy, ale został przez nas po prostu wyremontowany od A do Z. Na bazie tego, co było wcześniej, zbudowaliśmy go od nowa, można powiedzieć. Zbudowaliśmy go od nowa i naprawdę spełniał on wszystkie nasze oczekiwania. Oprócz rdzy. To mogłoby sobie pójść w cholerę, ale oprócz rdzy on po prostu spełnia nasze oczekiwania. Ale Ford Transit wyjeżdża z fabryki zardzewiały, więc taki jego urok. Zawsze było to, że... Chcieliśmy busa małego, nie chcieliśmy ciężarówki, nie chcieliśmy czegoś dużego, co by zwracało na siebie uwagę. To miało być małe, coś, co wjedzie w każde miejsce. Kilku rzeczy nie przewidzieliśmy na tym etapie zakupu, że na przykład w jakimś innym kierunku pójdzie nasze podróżowanie, że będziemy bardziej sportowo spędzać czas niż wypoczynkowo, ale w zasadzie staramy się sobie tutaj wszystko poukładać tak, żeby on ewoluował razem z nami. Początek naszych podróży motocyklowych był taki, że wpadliśmy we trzech z kumplami na pomysł, żeby pojechać pierwszy raz do Tunezji na motocyklach. A że była to zima, a wiadomo, że kiedy u nas jest zima, to tam jest w miarę do wytrzymania pod względem temperatur, to postanowiliśmy jechać do Tunezji, odprawić się na prom na Sycylii i po prostu przerzucić się na kontynent afrykański. No i zaczęliśmy myśleć, co tu zrobić, jak się przerzucić motocykle przy minus 15 czy 20 przez Polskę, później całą Europę do Włoch. Najpierw chcieliśmy się dogadać z jednym z dealerów, żeby nam pożyczył busa i tydzień przed tym ten dealer się wycofał. Jak już wszystko było absolutnie dogadane, to ten dealer powiedział, że jednak nam nie pożyczy tego busa. No i wtedy przyszedł z pomocą mój sąsiad, który mówi, że ma takiego kumpla, który ma kilka busów. Jeżeli sobie go przygotujemy, to on odda nam takiego starego Mercedesa Vito na ten miesiąc po prostu, żebyśmy mogli pojechać tym starym Mercedesem Vito, 80-konnym. Mój brat dał nam przyczepę, zapakowaliśmy 2 motocykle na przyczepę, czy 3 motocykle na przyczepę, jeden do środka, tak więc to była taka podróż przez całą Europę ze średnią prędkością chyba 60 na godzinę. Dojechaliśmy na Sycylii, zostawiliśmy w bezpiecznym miejscu ten samochód, przeprawiliśmy się na drugą stronę. Później już był pomysł taki, żeby kupić właśnie tu busa takiego niezbyt drogiego i pojedziemy do Maroka i w tym momencie zaczęły się pytania, czy byśmy nie przetransportowali komuś motocykla i jeszcze komuś i jeszcze komuś i wpadliśmy z kolegami na pomysł, że może zaczniemy organizować po prostu podróże motocyklowe takie. Dotransportujemy do danego miejsca, czyli na przykład na afrykański kontynent, a ludzie sobie przylecą tam i już będą po prostu mieli swoje motocykle na miejscu. No i tak się zaczęła nasza przygoda z podróżami motocyklowymi. Po drodze koledzy, można stwierdzić krótko mówiąc, zmienili swoje plany. Ja przejąłem to, że będziemy organizować te po prostu wyprawy motocyklowe. Wyskoczyła Barbara, że jakbym z kapelusza. No i zaczęliśmy organizować to razem z Basią, tak. Razem. Pierwsze nasze komercyjne wyjazdy motocyklowe. Komercyjne to brzydkie słowo. Komercyjne tak brzydkie naprawdę. Słowo, tak. To nie są komercyjne wyjazdy. Trafiają nam się naprawdę wspaniali, cudowni towarzysze podróży. Na te 10 lat, przez które robimy, naprawdę złego słowa nie możemy powiedzieć o żadnym z podróżników, którzy z nami byli. To jest wiele też tych znajomości z tych podróży przerodziło się w jakieś większe przyjaźnie, w znajomości na terenie już prywatnym. Chociażby więc na ostatniej ja podróż. Ja uważam, że to jest po prostu misja. To jest bardziej misja niż mocno niż powiedziane wyprawy. Moim zdaniem. Natomiast podróżując na motocyklu po tych przepięknych miejscach, często marzymy o tym, żeby postawić tam kampera właśnie, żeby móc wyjąć ten stolik, te leżaczki, krzesła, żeby móc ugotować obiad na normalnym sprzęcie i zostać tam na przykład na 2-3 dni, ale bardzo chcielibyśmy też te miejsca, jakby dzielić się tymi miejscami, pokazywać je ludziom, tak jak pokazujemy je teraz na motocyklach, to pokazywać je w tej formie właśnie kamperowej. W związku z tym narodził się u nas taki pomysł połączenia motocykli z kamperem, bo nie chcemy zrezygnować z motocykli, tylko chcemy to połączyć i wymyśliliśmy dużego kampera na ciężarówce 4x4, na starym podwoziu Mercedesa MG 1219, czyli straży pożarnej, kupiliśmy taki
samochód ze Straży Pożarnej z Wysp Owczych. Pojemność 9800, 190 koni, napęd 4x4, automat. No i zaczynamy budować powolutku zaczynamy budować hotelik na kołach. Tak go nazywamy. Będzie mógł zabrać 9 osób, gdzie będzie spanie dla 9 osób, gdzie będzie łazienka, gdzie będzie poranna kawa z ekspresu. Myślę, że w ciągu 3 lat powstanie ten duży kamper. Powolutku sobie nim będziemy po prostu podróżować po świecie. Będziemy chcieli go zbudować sami, tak zwanym systemem gospodarczym. Mam jakieś doświadczenie w budowaniu różnych rzeczy. Nie boję się młotka, spawarki i różnych innych rzeczy, technicznych spraw. Mamy tutaj dużo znajomych, którzy nam tym pomogą. Mamy kolegę Maćka, który doskonale spawa, który już zrobił projekt kontenera. Teraz mamy różne inne pomysły. Obserwujemy różne stare zabudowy, chociażby Tatra czeska, która była dookoła świata, jechała chyba w latach 80. i miała piętrową zabudowę, tak jak w piętrowym autobusie, że ludzie z góry mogli sobie po prostu oglądać, mieć taras i inne rzeczy. No to wszystko jest teraz kwestią po prostu przystosowania do tego tonażu i do tego wszystkiego, żeby nam to pasowało i było w prawie jeszcze przede wszystkim. W naszym przypadku van life chyba jakby był przedłużeniem podróży motocyklowych. Jakby dał nam trochę więcej wolności pod względem, bo ciężko by było pojechać motocyklem na skitury w Alpy. No dał nam ten dach nad głową. Dokładnie. Po prostu i tą możliwość stawiania samochodu w zasadzie wszędzie, tak jak się stawia na podróży motocyklowej namiot. To chyba o to chodziło. Dlatego też wybraliśmy tak mały samochód, bo takim małym samochodem jesteśmy w stanie wjechać w różne miejsca. No, w takie miejsca, w które dużym samochodem po prostu się nie da dojechać. I on też nie zwraca na siebie uwagi. Możemy stawać w mieście, zajmujemy tyle samo miejsca, co przeciętna osobówka, więc zatrzymujemy się w miastach, nie jesteśmy wyrzucani z parkingów przez to. Dało nam to wolność, komfort podróżowania. Ludzie na pustyni żyją i mają dostęp do wody raz na tydzień, jedzą naprawdę skromne rzeczy albo głodują. Jadąc przez te kraje, mam wrażenie, że mam super ekskluzywne życie, że nie potrzeba nam jest najnowszych samochodów, najnowszych ciuchów, najnowszych motocykli. Jesteśmy w stanie się zapakować w 20-litrowy plecak, w zasadzie nawet nie powiem, że na miesiąc, tylko w ogóle na stałe. Możemy z tym plecakiem po prostu pójść i to wszystko, co będziemy w nim mieć, nam zupełnie wystarczy. Tak jak pakujemy się w vana, no tak samo pakujemy się na rower, tak samo pakujemy się na motocykl, więc staliśmy się minimalistami, staliśmy się niewybredni, to też następna rzecz. Cieszymy się pierdołami. To zauważyłam, że mamy wielki talent do cieszenia się małymi rzeczami, że wystarczy kamyczek w kształcie serduszka, czy ładny wodospad, albo piękny widok z okna kampera, czy nie wiem, wbiegniemy sobie na jakąś górkę, której nazwy nikt nie słyszał nawet, ale my się cieszymy, że zdobyliśmy ale mamy szczyt. Ale mamy takie doświadczenie, więc chociażby z Beskidu Niskiego, gdzie byliśmy kiedyś razem. O poranku otworzyliśmy busa z boku, leżymy sobie i po prostu wlatywała co chwilę jaskółka. W środku sobie zawisała nad nami, tak? Patrzyła się i wylatywała. I tak z 10 razy. I powiedzcie, czy ktoś ma takie doświadczenie, bardzo dużo ludzi ma takie doświadczenie, ale 99% ludzi nie ma takiego doświadczenia, że wlatuje do ciebie, do busa jaskółka, zawisa, patrzy się, o co chodzi i wylatuje. Po czym jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. To są takie rzeczy, my się z takich prostych rzeczy cieszymy. Rzeczy się cieszymy. Teraz będąc w Karkonoszach i w Izerach, cieszyliśmy się codziennie z tego, że możemy w wodospadzie się kąpać, ja się i mieć swój prywatny basen. Z naleśnika z jagodami. Tak, Basia się cieszyła z naleśnika z jagodami. Ja się cieszyłem, że codziennie mogę wejść do super lodowatej wody, ochłodzić się i popływać w lesie, po prostu w swoim prywatnym basenie z jacuzzi. To było takie moje po prostu. I takich rzeczy mamy dziesiątki, można powiedzieć. I cierpliwości też uczy to podróżowanie. Tak, cierpliwości, ale też właśnie takich... Do siebie szczególnie. Chyba ty. Oczywiście, że cierpliwości do siebie, no bo przecież stwierdziliśmy, kiedyś obliczaliśmy, że spędzamy 360 dni w roku ze sobą. Pięć dni jesteśmy tylko bez siebie tak naprawdę i tak. Możliwość milczenia między sobą też jest bardzo wskazana, nie gadamy często. Ale fochy, jak w każdym małżeństwie są fochy, mniejsze lub większe. Uczy zawsze też innej cierpliwości. Ja zawsze mówię do garów, babu, po prostu i to i zawsze co robię? I idę zmywać, no. No tak. I nie wyjdę spod stołu, ja będę tam siedział, ja nie dopóki... Ja potrzebuję zmywarki w kamperze, bo ja zmywarkę w kamperze już mam. Tak, czyli ja po prostu zmywam zawsze. Dziękujemy bardzo Wam za obecność, za to, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Basi Kowalowi za podzielenie się tymi historiami, za pokazanie Waszego pięknego domku. Powiedzcie nam jeszcze, gdzie można Was śledzić, znaleźć w internecie.
Można nas znaleźć na wszystkich mediach społecznościowych. Mamy konto na Instagramie, mamy fanpage'a na Facebooku, mamy też stronę internetową. Wszystkie nazywają się bardzo prosto, mianowicie Podróże Motocyklowe. Bez polskich znaków, wiadomo, strona internetowa to podróżemotocyklowe.com. Tam mamy wszystkie relacje z naszych podróży motocyklowych. Są filmy, są zdjęcia. Tam tą drogą również można się z nami skontaktować, gdyby ktoś chciał z nami wyruszyć na któryś z krańców świata. Dziękuję. Dziękujemy. Oczywiście wszystkie te linki znajdziecie także pod spodem, także wystarczy kliknąć i Was przeniesie do tego pięknego świata podróży i przygód. Zostawcie nam łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej podróży i więcej van life'owych przygód. Jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.